Panie i panowie, przed państwem Artur Szpilka! Zapraszamy serdecznie. Nie wiem, panie trenerze, dwa słowa. Witamy cię serdecznie, życzymy sukcesów w nowej grupie promotorskiej. Dwa słowa o zawodniku, rekord i nadzieje. No i to wszystko, co trzeba powiedzieć o dobrym zawodniku na początku współpracy. No, Artur Szpilka jest pochodzi z Wiliczki, Małopolska. Jest to najbardziej talentowany zawodnik w Polsce w tej chwili. Boksował w tym wieku, boksował w kwalifikacjach olimpijskich, był bardzo blisko załapanie się na olimpiadę, nie udało się. No i zdecydował się do przejścia na zawodowstwo, na razie jest w naszej grupie. Jest to zawodnik znów leworęczny, mocno bijący i bardzo, bardzo do przesady ambitny. No cóż, no tak jak powiedziałem, jedzie do Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, jak kariera jego się potoczy. Rekord, no na pewno Artur sam by powiedział, bo nie za bardzo nawet wiem, jaki jest amatorski rekord Artura. Jest to zawodnik, który powygrywał wszystko w Polsce. Mogę przerwać na chwileczkę, to może będzie, bo ty chciałem serdecznie zaprosić do stołu tak samo Marcina Grabca. Serdecznie zapraszamy, panie Marcinie. Marcin Grabiec to jest współorganizator kariery zawodowej Artura. Witamy serdecznie. Usiądź tu z nami. Nie wiem, jak organizujesz, to może znasz rekord Artura. Jak znasz, to bardzo dobrze. To jeśli możesz parę słów o Arturze właśnie powiedzieć i o rekordach amatorskich, bo wiadomo, że tutaj będzie dopiero tak zwana inicjacja zawodowa, ale bardzo proszę, parę słów o zawodniku. Marcin, bardzo proszę. Dobrze. Witam serdecznie. Nazywam się Marcin Grabiec. Jestem tu po lubię Artura Szpilkę. Jestem tak samo małomówny jak on. Natomiast jeżeli chodzi o jego rekord, myślę, że nikt takiego nie zdaje się martwić. Dobry. Mój rekord to wicemistrz Europy kadetów, mistrz Unii Europejskiej juniorów, mistrz Polski czterokrotny kadetów, juniorów, dwukrotny i seniorów. I tam brązowy medal na kwalifikacjach olimpijskich. Nie udało się dojść do strefy medalowej. O kwalifikacje przegrałem tam z wicemistrzem olimpijskim Wiktorem Zlejewem. To wszystko. Artur Szpilka! Tak będę cię zapowiadał. Życzymy ci wielu sukcesów, wszystkiego dobrego i żebyś był tutaj oczkiem w głowie promotora Wasilewskiego. Proszę państwa, widzicie, jak to jest? Niby Krzysiek nie dużo starszy od niego jest, ale to jest właśnie tak, że teraz jeden drugiego promuje i o to chodzi, proszę państwa. Jedna wielka bokserska rodzina. Jesteśmy z nowym nabytkiem Bullet Knockout Promotion, Arturem Szpilką. 19-latek, nowy cruiser w Bulicie. Artur, od kiedy byłeś namawiany do przejścia na zawodowstwo? Już pan Andrzej pół roku temu chciał mnie namówić na przejście na zawodowstwo, ale jeszcze chciałem po prostu na tą olimpiadę pojechać. No i powiedziałem, że po olimpiadzie możemy coś porozmawiać, jeśli chodzi o zawodowstwo. Albo się załapie, albo nie, prawda? Nie wyszło, to trzeba było pójść na zawodowstwo, bo w amatorstwie już nie było czego szukać następne 4 lata. Inne nawyki, prawda? W boksie zawodowym, inny boks. Trzeba było już zmienić tą dyscyplinę na taką poważniejszą, na zawodowe. Czy przegrana tam w półfinale we Włoszech jakby zdeterminowała twoją decyzję o przejściu na zawodowstwo, tak? No tak, no przegrałem jednym punktem, z Zujewem. Tam 10 punktami to z tym wicemistrzem olimpijskim, a w Rzymie jednym punktem, w Grecji jednym punktem, no i załamałem się trochę tym amatorstwem, chociaż walka była wyrównana, mogłem wygrać i dali jednym punktem dla tego Litwina i powiedziałem koniec, idę na zawodowstwo i podpisałem umowę już z panem Andrzejem. Inne grupy też zabiegały o ciebie? Też, tam Dimitruk, nie wiem co to za grupa, rozmawiał. Wcześniej jeszcze z pół roku temu z Węgrzech dzwonili, Węgry, ale to w ogóle nawet nie rozmawiałem, bo nie byłem zainteresowany. Wtedy to miałem klapy na oczach, amatorstwo, olimpiada i to na razie tyle. Oglądałeś zmagania bokserów na ringach olimpijskich? Znalazłbyś się tam? Tak, oglądałem, śledziłem dobrze. Mistrzem olimpijskim jest w mojej wadze ten, co mi świata, Rosso. Były niespodzianki, były ogólnie ciekawe olimpiady, ale dużo zawodników
co zdobyło medale, nie powinno zdobyć w ogóle medali. Na kwalifikacjach ledwo się zakwalifikowali. Ciekawe to wszystko. Teraz przejdźmy do Twoich planów na przyszłość. Ty usłyszeliśmy, że będziesz boksował w Stanach. Rozumiem, że Warriorsów, tak? Tak, w Warriorsach. Tego sam jeszcze dokładnie nie wiem, o to wie mój promotor. On tam się tym... Wiem, że tam mam mieszkać, tam boksować. Pół na pół jest jako jak Bullied i no, Warriorsi. Tam mam mieszkać pół roku tu, pół roku tam. Takie coś. Takie, na takich tematy być warunkach. Zobaczymy Cię na jakiejś polskiej gali? Chyba tak. To wszystko też zależy, jak tam promotor się dogada z PZB odnośnie tam pieniędzy, bo to trzeba coś tam wpłacić i chyba tak. Wiadomo, że w Stanach waga cruiser trochę kuleje, jest mało popularna, czy nie ciągnie się trochę w stronę wagi ciężkiej? Warunki masz? Mam, jeszcze na razie mało ważę, jak za rok, za dwa chciałbym, no bo wiadomo, robić wagę, nie fajnie, chudym takim być, wysoki jestem, myślę za rok, za dwa, zobaczymy jak mi waga będzie schodziła, jak nie, no to ciężka waga. Lubisz pójść na wymianę, troszkę powojować w ringu, nie boisz się na zawodowstwie? Takiej walki? Nie, nie boję się, ale bardziej wolę oszukać zawodnika, jestem taki dystansowiec, ale wymiana jak najbardziej, taki uliczny styl. Takich. Występowałbyś na galach w Stanach, byś trenował trochę tutaj z chłopakami z Bullita, tu jest, jest kilku znakomitych cruiserów, masz Krzyśka Wodarczyka. Tak, tak, bardzo, już słyszałem, jeszcze nie sparowałem, słyszałem od chłopaku, że mocno bije od super ciężkich wag, także zobaczymy. Już miałem takie przetarcie z Tomkiem Chudkowskim. Bardzo też dobry, twardy zawodnik. Wszystko będzie fajnie. No. Na amatorstwie nie miałem takich sparring partnerów jak tam. Jak tutaj. Wszyscy uciekali, sparowałem 7-5 wagą. Dlatego teraz tutaj wiem, że wszyscy praktycznie, i Paweł, i Tomek, i Diablo, wszyscy w mojej wadze. Każdy chętnie walczy. Super, no super. No właśnie powiedz mi jeszcze a propos amatorstwa, jak to jest, bo rozmawiałem z działaczami, oni twierdzą, że stwarzają amatorom znakomite warunki, stypendia i tak dalej. Znowuż rozmawiamy z ludźmi jakby ze środowiska boksu zawodowego. No i twierdzą, że jest licho. Po prostu jeśli spotyka się bokser amator ze swoim kolegą, który boksuje jako zawodowiec, szybko nabiera chęci do przejścia na zawodowstwo. Jak to jest? Tak, dużo moich kolegów właśnie, bardzo dobrych amatorów do tej pory. Może nie mówię, że są, ale mogą być lepsi od zawodowców niektórych, ale... Nie mają, nie chcę ich wziąć na przykład zawodowiec, nie mają pieniędzy na amatorstwie, bo mają zaledwie 1000 zł, z tego muszą żyć, nikt ich nie weźmie, bo to mała waga, prawda? Nie ma pieniędzy tam w ogóle, obiecują, sparring partnerów obiecywali jak nie wiadomo kogo, już jak miałem do drugiej kwalifikacji się przygotowałem, to musiałem sparować z wagą 75. I jeszcze nie mogłem zadawać ciosów, tylko zero przygotowania jakiegoś tam. Tutaj przynajmniej mam z kim posparować, jest wszystko zapewnione, odżywki, wszystko. To prawda, na amatorstwie też miałem bardzo dobrych trenerów, których do tej pory szanuję. Mój trener osobisty, trener Albo, trener Buczyński, trener Marek Okreskowicz. Bardzo mi się dobrze z nimi pracowało i no tylko tego brakuje. No nie? Wiadomo, tu też jest bardzo dobry trener, Fiodor Łapin, bardzo, Paweł Skrzecz tak samo, super się z nimi popracuje, ale wiadomo, brakuje tego amatorstwa jeszcze takiego. Takiego przywiązania, no bo w końcu od 5 lat już z tymi trenerami jestem. I mój trener Władysław Ćwierz tak samo. Powiedz tak na tyle szczerze, na ile możesz. Jest różnica, jeśli chodzi o kasę między zawodowstwem a amatorką? No jest duża różnica. Znaczy, ja powiem tak, ja mam pieniądze takie same tutaj i takie same miałem tam. Dlatego ja przeszedłem tylko dlatego, bo zawodowstwo, bo nie miałem sparring partnerów, nie miałem jakichś warunków, nie stworzyli mi warunków do rozwoju, prawda? Mam takie same pieniądze tu, jak i tam, bo w amatorstwie, jeśli chodzi o pieniądze, miałem dobrze, ja akurat, ja miałem dobrze, ja nie narzekałem, bo widzieli we mnie zawodnika przyszłościowego i ja miałem akurat dobrze. Pozdrawiam, Boxerok, dziękuję.